Dzień dobry. Rodzynki Bakaland powstają z dorodnych, dobrze wysuszonych winogron, które w momencie zbiorów są już bardzo dojrzałe i soczyste. O dobrej jakości tych rodzynek świadczą jednolity kolor, owalny kształt, zbliżona wielkość oraz naturalna słodycz bez sztucznych dodatków. Najbardziej znane w Europie rodzynki sułtańskie powstają z beznasiennych winogron żółtych. Te rodzynki są bardzo cenione przez Polaków i w naszym kraju uchodzą za najlepsze. 100 gram rodzynek zawiera 286 kalorii, więc są dość kaloryczne. Pół grama tłuszczu, 65 gram węglowodanów, 2 gramy białka oraz 6,5 gram błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy wpływa na poprawę procesów trawiennych, więc zapobiega zaparciom oraz obniża poziom cholesterolu, więc może chronić przed rozwojem miażdżycy. Produkty z wysoką zawartością błonnika pozwalają na dłużej utrzymać uczucie sytości. Rodzynki są naturalnym źródłem potasu, ponieważ zawierają go aż 833 mg w 100 g. Zatem mogą być korzystne dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Inne składniki odżywcze występujące w rodzynkach to fosfor, żelazo, mangan i witamina B6. Warto wspomnieć, że miedź i potas korzystnie wpływają na układ nerwowy. Poza tym, podobnie jak winogrona, zawierają resweratrol, czyli przeciwutleniacz chroniący komórki przed uszkodzeniami. Zapobiega on także nadmiernemu sklejeniu się płytek krwi i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Niestety, rodzynki to produkt o dość wysokim indeksie glikemicznym, bo wynosi aż 64. Dlatego też nie są one polecane osobom z cukrzycą. Mimo, że rodzynki wspomagają perystaltykę jelit i całego układu pokarmowego, powinny z nich zrezygnować osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego lub zmagające się z chorobą wrzodową, ponieważ mogą u nich powodować wzdęcia, bóle brzucha i biegunkę. Nie zaleca się ich także osobom, którym doskwiera migrena, ponieważ występująca w nich tyramina nasila jej symptomy. Rodzynki są bardzo słodkie z powodu dużej zawartości cukru. Aby zdekrystalizować cukier, który gromadzi się w nich po czasie, można je na krótki czas zanurzyć w wodzie, aby ten cukier rozpuścić. Najczęściej są stosowane jako dodatek do wypieków i deserów lub jako pożywna przekąska w ciągu dnia. Można także dodać je do mięs, zwłaszcza żeberek lub śledzi.